Raz, dwa raz, gruby sędzia, pozdrawiam was. Jest? Dobrze. Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym podpowiadamy wam, jak podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Dzisiaj ponownie jest z nami wasz ulubiony sędzia piłkarski, czyli Piotr Wąsowski. Witam ciebie, Rafale, witam was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, którego tematem przewodnim dziś będzie sygnalizacja sędziego. Patrzcie dokładnie na to, co dzisiaj będę pokazywał w tym odcinku, gdyż dzięki temu możecie zdobyć przewagę nad waszymi boiskowymi rywalami i wygrać kolejny mecz. Zanim rozpoczniemy spotkanie, dojdzie do fauli, do kartek, do przewinień i do awantur, musimy przejść przez procedurę losowania. Mam przed sobą monetę. Z jednej strony mam boisko, z drugiej strony mam piłkę. No i przystępujemy do losowania. Jest z nami też drugi kapitan, którego chwilowo nie ma, ale zapytam ciebie, co wybierasz? Boisko czy piłkę? Mamy piłkę dla wszystkich, więc wybiorę boisko. Wybierasz boisko. No i uwaga, przystępujemy do losowania. No i jest boisko. I co ciekawe, w najnowszych przepisach kapitan zespołu, kiedy wygrał losowanie, może zadecydować, którą stronę wybiera, bądź też, czy rozpocznie mecz od zagrania piłki ze środka. Być może jest w twojej drużynie zawodnik, który jest w stanie strzelić bramkę bezpośrednio z połowy boiska i dzięki temu możesz wygrać po prostu spotkanie. Tak się składa, że ja byłem kiedyś kapitanem przez wiele lat. Pozdrawiam chłopaków z Tarchomina. No i zawsze po tym losowaniu, gdy wracałem do kółka, jeszcze chcieliśmy się zagrzać do boju. Wszyscy mówili, znowu przegrałeś losowanie, znowu oni zaczynają. Wydawało mi się, że tylko można wybrać połowę. No właśnie, w dawnych czasach, w czasach, w których ty grałeś, wygrywający losowanie mógł zadecydować jedynie o tym, na której połowie rozpoczną, a automatycznie piłkę ze środka wznawiała drużyna przeciwna. Piotrze, zdarzy się i tak, że w jakimś meczu nie będzie rozstrzygnięcia, a że będzie to spotkanie pucharowe, jak na przykład finał Ligi Europy pamiętny w Gdańsku, będzie trzeba przeprowadzić rzuty karne. No właśnie, procedura przeprowadzenia rzutów karnych. Jesteśmy świeżo po finale Ligi Europy w Gdańsku. Wielkie sportowe święto u nas w kraju, wielkie drużyny, Villarreal i Manchester United. W przypadku rzutów karnych dwa razy losujemy. W pierwszym losowaniu decydujemy, na którą bramkę będziemy strzelać, no bo wiadomo, za jedną z bramek są kibice jednej drużyny, za drugą drugiej. No i wiadomo, żeby nie było tutaj jakichś niejasności, musimy wylosować, na którą bramkę strzelamy, więc... I to jest to pierwsze losowanie. I to jest to pierwsze losowanie. Losujemy... A, przepraszam, jeszcze nie. Muszę powiedzieć, która bramka jest która. Dobra. Więc przystępujemy do losowania. Boisko to będzie bramka po mojej prawej stronie, piłka to będzie bramka po stronie lewej. Mamy boisko, więc będziemy strzelać na bramkę z tej strony. No i teraz przejdźmy do drugiego losowania. Są ze mną kapitanowie i teraz losujemy. Co pan wybiera? Piłkę czy boisko? To wybiorę piłkę tym razem. Piłka. I proszę bardzo, jest piłka i w tym momencie możesz zadecydować, ale zastanów się dobrze i tak samo zastanowił się Bruno Fernandes. Jest tutaj element taktyki. Czy chcesz wykonywać rzut karny jako pierwsza drużyna, czy w tej pierwszej serii chcecie bronić? To już jest moja decyzja wtedy. I to już jest twoja decyzja. I Bruno Fernandes zadecydował, że chce strzelać jako... Jako drugi, żeby ta większa presja była skierowana w kierunku rywali, którzy będą strzelali te rzuty karne jako pierwsi. Jeśli chodzi o wymianę zawodników, jesteśmy na stadionie PKS-u Radość. Klimat jest mocno taki grassrootsowy, więc rozpocznę od spotkań w tak zwanych niższych ligach. Bo to musimy, wiesz, rozróżnić kilka przypadków. Jak jesteś sam, trener albo kierownik pisze na kartce zmianę. Który zawodnik będzie schodził, który zawodnik będzie wchodził. Zawodnik ustawia się na środku boiska, no i w tym momencie jest tak zwana sygnalizacja. Panie sędzio, zmiana! I wtedy sędzia wie, że musi tą zmianę przeprowadzić w przerwie w grze, bo te wtedy najczęściej dokonujemy tej zmiany. Sędzia na B-klasie jest sam, no więc musi, dla mnie to jest to wyzwanie, przebiec całe boisko czasami tutaj do tego miejsca, gdzie następuje ta zmiana. No i sprawdza buty, sprawdza ochraniacze i dokonuje wtedy tej zmiany. Moi drodzy, uznanie bramki, czyli tak naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy. No, każdy gra
uczestniczy w zawodach po to, żeby ten mecz wygrać. Jeżeli zdobywamy bramki, sędzia wtedy uznaje te bramki bądź nie. Jaka jest sygnalizacja w tym przypadku? Sędzia oczywiście, kiedy widzi, że piłka trafiła już do bramki, pokazuje na środek boiska. I tutaj kilka aspektów. Czasami to wskazanie na środek boiska jest kilka, a nawet czasami kilkanaście sekund po tym, jak piłka faktycznie wpadła do bramki. Dlaczego sędzia tak robi? Dlatego, że z jednej strony patrzy na asystenta, czy asystent robi te kilka, 3, 4, 5, 6 szybszych kroków do środka boiska, sygnalizując, że bramka jest prawidłowa. Czasami też mamy różne ustalenia z sędzią asystentem i może się tak zdarzyć, że na przykład asystent zastyga, nie robi tych kilku kroków i jest to wtedy między nami informacja, że być może któryś z zawodników był na pozycji spalonej i to wtedy sędzia główny musi zadecydować, czy on wpływał na grę w tym momencie, kiedy bramka padła, lub też nie. Jeżeli sędzia uznał, że nie wpływał, uznaje bramkę i wskazuje na środek boiska. Jesteśmy w polu karnym, więc oczywiście przechodzimy do sygnalizacji związanej z popularną jedenastką, czyli rzutem karnym. Można powiedzieć w teorii najłatwiejszą szansą na zdobycie gola. No tutaj zasada jest prosta. Sędzia uznaje, że w polu karnym nastąpiło przewinienie i wskazuje na punkt oddalony 11 metrów od bramki. Najczęściej z jedenastki ktoś po prostu strzela na bramkę. Ale być może nie wszyscy z Was wiedzą, że można rzut karny rozegrać w taki sposób, że zawodnik wykonujący delikatnie podaje piłkę. Ważne, żeby ta piłka przetoczyła się w stronę bramki i zawodnik, który znajduje się nominalnie poza szesnastką i poza łukiem pola karnego, może przejąć tą piłkę i wjechać z nią do bramki albo oddać strzał. Ta piłka musi iść do przodu, nie można jej zagrać do tyłu i ważne, żeby było to wykonane w tempo. I duża rola asystentów też na niższych ligach. Jak zasygnalizowałby asystent to, że ktoś wbiegł za szybko w pole karne? Asystent w momencie rzutu karnego znajduje się tutaj na przecięciu jak gdyby popularnej piątki z linią bramkową i on jak gdyby nie jest za to odpowiedzialny. Zadaniem asystenta jest patrzenie na to, czy bramkarz po prostu nie opuścił linii przed oddaniem strzału. Teraz zasada jest prosta. Musi co najmniej jedną nogą w momencie strzału być na linii. Może mieć jedną wysuniętą, ale w momencie oddania strzału ta jedna z nóg musi być na linii bramkowej. Jeżeli nie jest, wtedy asystent podnosi chorągiewkę. No i co? I następuje powtórzenie takiego rzutu karnego. A bramkarz jest wtedy ukarany żółtą kartą. Jak bramkarz sparuje nad poprzeczkę, no, to, no bo ty sygnalizujesz wtedy, że jest rożny. Tak. I co, ty mu wybierasz z którego rogu? Sędzia decyduje. Czasami trzeba podjąć męską decyzję. Jeżeli sparował ją mniej więcej na środku bramki, to ty jako sędzia decydujesz, z prawej czy z lewej. Odnośnie sygnalizacji kartką żółtą i czerwoną, ty w ogóle nosisz w różnych kieszonkach żółtą i czerwoną? Bo to jest często już sygnalizacja dla zawodników, że jak sięga się do tylnej kieszeni w spodenkach, no to już jest niedobrze. Tak, różni sędziowie różne mają, że tak powiem, swoje zabobony. Znam sędziów, którzy swój długopis do notowania zawsze trzymają w prawej getrze na przykład. Ja jestem tradycjonalistą, długopis zawsze mam i notes tutaj w lewej kieszeni. Jeśli chodzi o kartki, najczęściej dajemy żółte kartki. Sędzia musi być trochę jak rewolwerowiec, musi po prostu wystrzelić z tą kartką, więc ja najczęściej mam ją w prawej kieszeni, ciach i pokazuję tą kartkę. Ja jestem z tej frakcji, można powiedzieć, najbardziej licznej w środowisku sędziowskim i czerwoną kartkę trzymam z tyłu w prawej kieszeni. I czasem sędzia jeszcze nie pokazuje tej kartki, ale już biegnie w kierunku i oni już wszyscy wiedzą. Kibice też już wiedzą, że kara może być tylko jedna. Kiedy widzicie, że sędzia podbiega, rzeczywiście ten sprint, jest mocny gwizdek i robi te kilka kroków, to albo będzie rozjemcą, będzie starał się trochę tych zawodników od siebie odciągnąć, albo wie, że faul już zasługuje na bądź to żółtą, bądź to czerwoną kartkę i wchodzi dynamicznie i karze zawodników jednej i drugiej drużyny. Kiedyś wspominałem w jednym z odcinków o tym, że w jednej akcji można dostać dwie żółte kartki. Ktoś sfaulował na początku pola karnego własnej drużyny kogoś, sędzia dał korzyść, akcja szybko przewinęła się na drugą stronę, obrońca, który pierwotnie faulował, przeleciał na drugą stronę i jeszcze raz fauluje napastnika, najczęściej nierozważnie i wtedy sędzia pokazuje mu
jedną żółtą kartkę za faul na tej połowie, drugą żółtą na tej i w konsekwencji czerwona kartka. To też jest obalenie jakiego mitu, że w jednej akcji nie można dostać dwóch kartek. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki, Piotrek. Dzięki serdeczne. A z Wami się widzimy w kolejną środę o 17. Cześć. Do zobaczenia na zielonych boiskach.